Rodzice, ale i dzieci będą mieć wiele powodów do radości. O miejsce w żłobku w województwie śląskim będzie dużo łatwiej dzięki rządowemu programowi Maluch+. 450 milionów to jest trzykrotnie więcej niż w poprzednich latach na programy Maluch+. I to spowodowało, że liczymy, że w tym roku powstanie nowych 25 tysięcy miejsc żłobkowych. Liczby robią wrażenie. Przede wszystkim chodzi jednak o komfort rodziny. Żeby ta presja kosztowa nie była jedynym determinantem w podejmowaniu decyzji, czy chciałoby się zostać ze swoim dzieckiem, czy jednak chcielibyśmy skorzystać z opieki nad swoim dzieckiem, wracając do pracy. Wojewoda wskazał 9 gmin, które były najbardziej aktywne w programie Maluch+. Mimo że jest on jednym ze sztandarowych programów rządu, nie ma możliwości, aby zapewnić żłobek wszystkim chętnym. Jak spojrzymy na liczbę urodzeń i aktywizację zawodową, to w Sosnowcu jest 1500 dzieci, które się rodzą co roku i chciałby skorzystać z tego żłobka, to oczywiście, że nie. Natomiast wydaje mi się, że reasumując, nie jest to zły wynik, bo jeszcze mamy miejsca w żłobkach niepublicznych, które dofinansowujemy też jako miasto, czyli mamy ponad 600 miejsc, które zaopatrujemy dla naszych dzieci. Łącznie na cele programu Maluch+ w 2018 roku przeznaczone zostaną ponad 32 miliony złotych. Powstanie ponad 1700 nowych miejsc dla dzieci.